Ja go oglądam z okna, to szczególnie pięknie z okna wygląda z góry, jak się na niego patrzy, jak jest cały w obrębie wzroku. Przy tych świerkach, tam takie piękne świerk sosny, to czuję się jak w lesie iglastym, jak tam siedzę na ławeczce. Jesteśmy w ogrodzie, w części starej ogrodu. A wszystko nazywa się domem zasłużonego kombatanta. W tych ludziach, którzy są tu wokół nas, stworzyliśmy potrzebę współżycia, bycia z nami, bo my o to dbamy. To ma służyć wszystkim. Prawdę mówiąc, gdybym nie miał tego ogrodu, to bym siedział przy telewizorze albo przy internecie. Kupujemy sobie kwiatki, siejemy, sadzimy, pielęgnujemy, plewimy. Urządzamy pikniki w soboty. To jest bardzo dużo dzieci wówczas. Te dzieci przychodzą przecież nie tylko po to, by po trawie pobiegać, ale przychodzą także po to, by zorientować się, z czym mają do czynienia. W tym rejonie Ugorka nie ma takiego skupiska roślinności. W związku z tym lekcja biologii, którą tutaj te dzieci odbywają, ta lekcja coś wnosi. I też niektórzy chcą znać historię, od czego to powstało, że ten teren taki jest. A zaczęło się to jeszcze, może to tak powiem, brałyśmy udział w rewitalizacji osiedla. Tak. I od tego się to wszystko z tym ogrodem też tak właściwie zaczęło. Otrzymaliśmy pierwsze miejsce. Nagroda została wręczona przez przewodniczącego Rady Miasta w konkursie Ogrody Sąsiedzkie 2013. Bardzo jesteśmy dumni z tego. W dalszym ciągu będziemy się starać utrzymywać ten ogród w pięknym stanie, żeby wszystkich zaszczycić, naszych gości, którzy przychodzą. Tu polegamy na tym, iż ludzie przychodzący są naszymi miłymi gośćmi. Wszystkim pokazujemy, co tu ciekawe. To jest takie życie na łonie natury. Nic nam nie brakuje do szczęścia.